Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Mass Effect. I dawno nie grałem w tę grę, pewnie będę lamił jak zwykle i tak. I jeżeli chcecie, to teraz możecie tak wyłączyć adblocka, jeżeli macie, i zrobić ten reloada. Powiem wam niedługo. Niedługo to znaczy długo, po co to potrzebne mi jest. To się dowiecie. I ten, jak się nazywa? Mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Chcecie oglądać. Teraz tak. Co ja miałem za... Dobra. Mam porozmawiać z moim gościem. Dobra, to tak. Jesteś jeden z nich? Mam tu sprawę do załatwienia, ale z... Komandorze! No. Czego chcecie? Przychodzę w imieniu Shairy. No. Twoje kłamstwa sprawiają jej przykrość. I dobrze. Ja też od wielu dni cierpię przez nią. Widziałem w życiu masę paskudnych rzeczy. I tylko jedna kobieta w całej tej cholernej galaktyce pozwala mi o nich zapomnieć. Skoro tak pan czuje, generale, to po co te wszystkie kłamstwa? Odrzuciła mnie. Mnie! Septimusa Orakę, generała turiańskiej floty! Domyślam się, dlaczego jesteś zdenerwowany, ale kłamstwa tu nie pomogą, generale. Generale? Posłuchajcie, komandorze. Doceniam to, że chcecie mi pomóc, ale marnujecie swój i mój czas. Okej, nie. Nie obejdę. Jeśli w końcu zaczniesz zachowywać się jak generał, rozwiążesz problem. Całe życie zachowywałem się jak generał. I co z tego mam? Nic. Dni chwały minęły. Jestem nikim. No, bo nic samotnym, zmęczonym, starym wojakiem. Jesteś generałem, do cholery. Przestań się mazać. No. Ha! Macie jaja, żołnierzyku. Żołnierzyku? Galaktyce potrafi mi tak odpyskować. Odpyskować, ha. Więc uważacie, że to takie proste, co? Wystarczy niby wziąć się w garść i zachowywać jak generał. Nie zaszkodzi. Ha! Święta racja, komandorze. Shaira warta jest zachodu. Nawet jeśli nie zechce do mnie wrócić. Czas na ciebie, generale. Dobra, pójdę do niej. No, widzicie. Tylko wezmę zimny prysznic. Albo dwa. Jesteście bystrzy, żołnierzu. Nie chcecie zarobić paru kredytów? Co mam zrobić? Jest taki jeden chłystek, elkoriański dyplomata. No. Twierdzi, że Shaira zdradziła jego tajemnicę. Dlaczego tak uważa? Ja mu to powiedziałem. Byłem głupi, więc teraz musicie mu wyjaśnić, jak było naprawdę. Skąd pewność, że mi uwierzy? Dacie mu dowody, to chyba jasne, że nie. No, weźcie ten datapad. Zawiera prawdziwe źródło informacji. Powinien przekonać Elkorianina, żeby oczyścił Shaira z zarzutów. Jak ma na imię i gdzie go znajdę? Ten elkoriański dyplomata nazywa się Exeltan. Przesiaduje w ambasadach i narzeka na Shaira. No dobra. Cóż, zdrowie żołnierzy, którzy zachowują się po żołniersku. Dobra, człowieku, przestań. Dziękuję, komandorze. Ona tak stoi. Będą z was ludzie. Nic nie mówi nic. A ten gość nawet się odzywał, no nic nie mówi. Trudno uwierzyć, żeby generał tak przejmował się kobietą. Odwal się, Frex. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie, Frex. Koniec zabawy. Wypierdalaj. O nie, to dopiero początek. Zacząłem się lać. Drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. Nie. O co chodziło? Kto wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Może. Może jednak nie. Dobra, mamy z nim pogadać. O. Wojsko przymierza. Wiesz, mogłem zostać żołnierzem. Zamiast tego wstąpiłem do tej cholernej ochrony Cytadeli. Największy błąd mojego życia. Harkin, prawda? Podobno możesz mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby. To turiański funkcjonariusz SOC. Ma na imię Garus. Garus? Musisz być z załogi Andersona.
Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, a co? Wiem, gdzie jest Garus. Ale najpierw powiedz mi jedno. Czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? To nie moje załatwienie. Muszę się tylko dowiedzieć, gdzie jest Garus. Ale to wszystko się ze sobą łączy. Nie łapiesz? Kapitan był kiedyś widmem. To dopiero niespodzianka, nie? Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Pierwszy człowiek, który dostąpił tego zaszczytu, a później wszystko spierdolił. Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wrobił. To nie tylko, to jest co? Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus. Garus węszył w biurze dr Michelle, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. No. Spadam stąd. Dzięki. Ta, dobra. Pozwól mi pić w spokoju. No. Spoko, gości, dam ci pić w spokoju, tylko wiesz... Nie Dlaczego kapitan Anderson nie powiedział nam, że był kiedyś widmem? Bo może nie był. Tak, do ciebie. Pewnie chce nam tylko namieszać w głowach. No dobra, a teraz tak... Dobra. Po drugiej stronie praktycznie. Z takiego kochania teraz tu jest wszystko. Jak ja nie grałem w tą grę, to wiecie, dawno. Teraz by strzałka trzeba iść. Tu ja mam iść, czekajcie. Dziennik. Dobra, musisz dowiedzieć się, że bundla, dobra. Sprawdź, musisz doznać dowody z... Dobra, tylko mi nie powiedzcie, gdzie może. Garus ruszył do kliniki medycznej w górnym podążę. Dobra, w górnym kliniki, dobra. Górnym kliniki, klinika, może tutaj coś powiedział. Sektor kręgów, klinika, o. Mamy to. To fajnie wygląda, nie? Wszystko. Jakbyśmy mieli takie rzeczy, to hu. Dobra, jest jeszcze jakiś wątek już. Chyba z drugiej strony. Chyba raczej z drugiej strony. Nie. Może w windzie czy coś? O, nikomu nie powiedziałam, przysięgam. Sprytnie, o. Pani doktor. Tak właśnie ma być, gdy zjawi się Garus. Buzia na kłódkę, albo będziemy musieli... Kim jesteś? Puśćcie ją. Dobry. Dobra, co ja się będę teraz... A, to jest szkło. Co jest głowa, bo patrz. No, widać, że są słabe boty jakieś. Nie wiedzą, strzelają. No. Myślisz, że życie no. Tutaj jest drogie? Ale wyczucie, Shepard. Dzięki tobie się udało. Nie ma... O, jest. Co to ma być do cholery? Mogłeś trafić zakładnika. Nie było czasu. Po prostu zareagowałem. Nie chciałem... Doktor Michelle, jest pani ranna? Nie, wszystko w porządku, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Wiem, że pani grozili, ale jeśli dowiemy się, dla kogo pracowali, będziemy mogli panią chronić. Pracują dla pięści. Chcieli mnie uciszyć, żebym nie mogła powiedzieć Garusowi o Quariance. O jaką kwariankę chodzi? Kilka dni temu do mojego biura przyszła pewna kwarianka. Została postrzelona, ale nie chciała zdradzić, kto to zrobił. Prawdopodobnie ktoś ją ścigał. Spytała mnie o handlarza cieni. Chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Skontaktowałam ją z pięścią. To agent handlarza cieni. Już nie. Teraz pracuje dla Sarena.
Handlarz cieni się wściekł. Pięść zdradził handlarza cieni? Nawet on nie jest aż taki głupi. Saren musiał przebić stawkę. Akwarianka ma coś, czego pragnie Saren. Coś na tyle cennego, aby zadrzeć z handlarzem. Dowody macie jakieś, co? Musiała wiedzieć, że jest zdrajcą. Pewnie miała dowody. Wspomniała o Sarenie albo o getach? Tak jest. Informacje, które chciała wymienić. Podobno miały jakiś związek z getami. Na pewno no. Jest w stanie powiązać Sarena z getami. Rada nie może tego zignorować. Musimy ją znaleźć. Pora złożyć pięści wizytę. To twoje przedstawienie, Shepard. Ale ja chcę załatwić Sarena tak samo jak ty. Idę z tobą. Witam na pokładzie, Garus. Nie tylko my czekamy na pięść. Handlarz cieni chyba też lubię. Chce go załatwić. Wynajął krogańskiego łowcę głów nazwiskiem Vrex. Tak. Widzieliśmy go w barze. Kroganin może nam się przydać. Ostatnio był w Akademii SOC. Co tam robi? Zabraliśmy Vrexa na rozmowę. Pięść doniósł na niego. No. Podobno mu groził. Wymarsz, lol. Czyli tak, weźmiemy... Ty wypad. Siła technologii się nabija. No dobra, zaakceptuję. Jego zawsze będziemy, bo to jest mój najlepszy kolega, nie? Idź ci stąd! Zatrzymaj sobie prezydium. Lol. To tutaj jest zabawa. Nigdy nie podziękowałam za to, że ocaliliście mnie przed bandziorami pięści. Nie wiem, co by się stało, gdyby was tam nie było, komandorze. No. Cieszę się, że nic dobra, się pani nie stało. Jeszcze. Ja też. A teraz potrzebujecie czegoś? Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Miło się rozmawiało. Escape, dziennik. Vrex, łowca nagrodzie szło akademii, jeśli chcesz porozmawiać, może się tam z nim spotkać. Przesłuchujemy w Akademii SOC. Akademia SOC. Może tutaj znalazł. Stecz. To jest. Teraz to znajdź. Teraz idź i tam znajdź to. Idź, to wierzy SOC. No, chyba wierzy jakiś to. To znajdziemy to zaraz. Chwilkę. Jeszcze teraz escape, dziennik. Nie to. Dziennik. Akademii SOC. Dobra, znajdźmy teraz coś, co nam powie, gdzie co jest. Tą babkę taką dziwną potrzebujemy. No. No, już praktycznie dotarliśmy. Znowu cięcie zrobiłem, bo tak to by, co byście tak o. Po prostu to byście widzieli. Ja bym biegi, tylko co mam robić? Po prostu muszę dobiec do danego miejsca i tyle, nie? Dobra, tak gdzieś chyba tutaj jest. Biorę cię tutaj. Chyba, że to jest ten poboczny quest, który oddamy. Chyba raczej tak, to jest ten poboczny. No. To jest ten poboczny, ale dobra. Może... Prawda. Ale to było tak dawno temu, że ledwie to pamiętasz. Dobra, może ściągniemy, bo... Dobra. Może to zabrzmi... Komandorze, dostałam ostatnio uroczy liścik od Septimusa. No. Dziękuję za to, że z nim porozmawialiście. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jesteście zbyt uprzejmi. Mam jeszcze jeden dar. O ile jesteście zainteresowani. Byłbym zaszczycony. Mój dar to prorocze słowa. Wgląd w to, kim jesteście i kim możecie się stać. Widzę wasz... No... Tacy je... Proszę wspomnieć... Masz wielki... Zapamiętajcie moje słowa, komandorze. To przewinne, bo nie ma co. Dobra, także... Jednak wam się nie udało.
teraz dojść do tego głównego questa, także komentujcie, subskrybujcie oraz lajkujcie i jeszcze teraz niedawno zrobiłem grupę Facebooka Eko Banany, nie? I teraz tak, jeżeli chcecie, nie? To możemy ten, możecie dołączyć, ja was zaakceptuję i ten. Tam wiecie, wszystko możecie spisać, co tam, tylko dwie rzeczy. Nie obrażać nikogo, nie spamić rzeczami, które są niepotrzebne. Tyle. Także trzymajcie się. Hejos.